Spotkały się dwie rybki. I jedna do drugiej mówi, wiesz, jesteśmy w kałuży. A druga mówi, nieprawda, jesteśmy w oceanie. A ta pierwsza mówi, nie dowiemy się, dopóki z tego nie wyjdziemy. I na tej staroindyjskiej bajce opiera się zasada, którą powtarza moja genialna znajoma, terapeutka, najlepsza, jaką znam na świecie. Ona mówi do swoich klientów, wyjdź z siebie, stań obok i popatrz, co robisz. Bo jeżeli siedzisz w środku, to cię zalewają emocje i twoje myślenie szlak trafia. Dlatego ona tak mówi, pamiętaj, jak przychodzi mąż do domu, wraca z pracy, to ty wyjdź z siebie, stań z boku i podpowiadaj, co ta żona ma robić. Ty, żono, wyjdź z siebie, stań z boku i podpowiadaj tej żonie, czyli sobie, stojąc z boku, co ta żona ma robić w momencie, jak wchodzi mąż. Ona ma zrezygnować ze swoich emocji, ze swoich fochów, ze swoich dąsów, ze swoich negatywnych myśli. Ma stać z boku i obserwować. A ta, która wita męża, ma się uśmiechnąć, ma się rzucić mu na szyję i powiedzieć, stęskniłam się. Natomiast ta z boku, która to obserwuje, ma prawo myśleć. Niezależnie od tego, co myśli, ale dla dobra, dla swojego dobra, ma rzucić się mężowi na szyję, wycałować, przytulić. No pod warunkiem, że jeszcze nie złożyła pozwu rozwodowego. To jest ten moment, kiedy już nie musi się mu rzucać na szyję.